Dzień dobry, wicepremier, minister rozwoju, finansów, Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, witam Panią i witam Państwa. Panie premierze, można do Pana mówić o Panu, właściwie rządowy Janosik kolejny? Nie wiem, czy Pani ma na myśli teraz kwotę wolną od podatku, Właśnie tak zakładam. Tak i chcemy rzeczywiście, żeby ona została podwojona, ale ja bym w tym momencie nie używał też takich sformułowań w tym sensie, żeby nie tworzyć takiego mylnego wrażenia, że jest jakaś istotna strata czy ubytek dla e, kogoś, w tym przypadku dla najbogatszych, ponieważ... A to są najbogatsi? Ustalmy to od razu. Najbog najbogatsi to jakby tutaj definicji żadnej nie ma. Natomiast, ale jeśli chodzi o tę kwotę wolną. Natomiast w przypadku kwoty wolnej chcemy zrobić tak, żeby dla najuboższych blisko trzech milionów ludzi, ale takich naprawdę rodzin, które przeliczają 50 zł na liczbę bochenków chleba, a nie na jeden lunch. Dla tych nie było w ogóle podatku, czyli kwota wolna, kwotę wolną podwajamy. Kwota wolna ma być 6600 zł, czyli taka, która zresztą została określona w kilku orzeczeniach jako minimalna, minimum egzy egzystencji po prostu człowieka w przeliczeniu na, podzieleniu na 12 czyli miesięcy. Czyli jak to będzie wyglądało? 6

Ale nie I mamy 6600, czyli ponad podwojenie tej kwoty. I dla osób, dla które? osób, które zarabiają właśnie do tego poziomu rocznie. Dzisiaj mamy jeśli ktoś rocznie, tak, jeśli ktoś rocznie zarabia 3000 zł, to ma kwotę. Ta kwota jest zwolniona w ogóle z podatku, czyli nie płaci podatków w wysokości 500 zł rocznie. Dzisiaj to jest dla 6000 tych, którzy zarabiają 6600. I potem do poziomu około 11 czy 11 tysięcy złotych. Dzisiaj. Założyliśmy w projekcie, który analizujemy, ma być ona ta kwota spadająca do poziomu dzisiejszego. Czyli tak, jak gdyby ktoś miał 500, tam 50 zł, czyli kwota wolna, taka jak dzisiaj, i potem dla około 20 milionów podatników się to nie zmienia. A następnie od drugiego progu ona stopniowo malałaby do kwoty około 130 tysięcy złotych, czyli tej od kwoty. Od progu, której, czyli dzisiaj jakie to są zarobki? Mniej 85 tysięcy złotych. Ona by zaczęła maleć z tym, że to ta malejąca pozycja by oznaczała, że ktoś na przykład 5 zł mniej miesięcznie zarabia albo 2 złote w porównaniu do dzisiejszego stanu. Natomiast jest taki jeszcze jeden próg, troszeczkę niewidoczny, bo on nie jest nazywany progiem podatkowym, a on jest właściwie najważniejszy. To jest próg około 127-130 tysięcy złotych, od którego progu rocznie ludzie lepiej zarabiający. Nie płacą e, ZUS-u. I to i ZUS, jak wiadomo, to jest bardzo składki wysoka płatę, ZUS, tak. tak Składki na zus My nie płacą tego i to, z tego wynika, że dużo mniejszą płacą daninę ogółem. I w związku z tym w, w tym momencie kończyłaby się w ogóle e, kwota wolna. Czyli taki system brytyjski. W Wielkiej Brytanii jest tak, że ona jest de facto, e, powoduje, że system jest bardziej progresywny. A czy, czy jednolity podatek to już jest kwestia przeszłości? Już państwo nad tym nie pracują? Państwo, każde państwo pracuje nad różnymi wariantami podatkowymi non stop, każde poważne państwo i my też pracujemy w zakresie wielu podatków VAT, CTP nad bardzo wieloma wariantami chodzi mi tutaj o najbliższą za, przyszłość. Tutaj, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to pan minister Kowalczyk będzie z ekspertami dyskutował o tym w najbliższym tygodniu dwóch, i tak jak pani premier powiedziała, do końca roku będziemy podejmowali decyzję w sprawie czy w 2018 roku, prawda, bo to od początku mówiliśmy o 1 stycznia 2018, będą zmiany tego typu. A jakie są szanse, że ta zmiana kwoty wolnej będzie już od przyszłego roku, od stycznia? No więc właśnie na tym polega cała łamigłówka budżetowa, żebyśmy tak to wszystko ułożyli, aby ona była jak najszybciej dostępna rzeczywiście, czyli od 1 stycznia. Formalnie 2000. to jest możliwe? Formalnie to jest oczywiście możliwe. My musimy zakończyć proces legislacyjny do końca listopada i to chcemy zrobić, bo zależy nam na tym, żeby no, te rodziny naprawdę, naprawdę żyjące w biedzie, dla których kostka prawdziwego masła jest czymś no, bardzo ciężko osiągalnym albo nieosiągalnym, żeby one w ogóle nie płaciły podatku. Podwajamy. Zresztą przy okazji przypomnę, się że nasi zdarzy... poprzednicy. Panie premierze, przepraszam, to się takiego zdarzyło w ostatnich dniach czy tygodniach, że pomyśleliście o tym, że to jest takie ważne, żeby jednak od przyszłego roku, a nie od 2018. To się nie zdarzyło w ostatnich tygodniach, tylko cały czas nad tym pracowaliśmy. Natomiast w ramach jednolitego podatku był pomysł, żeby to całościowo ująć, całościowo opracować. Ale to jest. No tak, jakby ale inna dopiero kwestia, od 2018. Tak? Natomiast go. przypomnę, że nasi poprzednicy jeden raz podnieśli kwotę wolną od podatku o 2 złote w 2009 roku. O dwa złote, pani redaktor. My podnosimy ją dwa razy, czyli o 100%. Bardzo się cieszymy, ale ja pytam, dlaczego. Dobrze miało być od 2018. Tak jak wspomniałem, każdy poważny rząd, my w tym również, pracujemy non-stop nad różnymi wariantami podatków i nad tym też pracowaliśmy. A czy jest jeszcze jakiś kolejny wariant, nad którym Państwo pracują równolegle, dotyczący tego samego główne, obszaru? Główne warianty, nad którymi pracujemy teraz, to, to jest VAT bo tutaj wycieka najwięcej pieniędzy i CIT, natomiast jeśli chodzi o kwotę wolną, to co najwyżej w zakresie bardzo niewielkich różnic i wahań względem tego, o czym powiedziałem. Pan mówi o tych poprzednikach i dwóch złotych, ale ja też pamiętam ekspozę pani premier i 8 tysięcy i nie było tam powiedziane że dla y, biednych... Pani, a pra, a czy może mi pani pokazać jakikolwiek rząd w ciągu ostatnich 27 lat, który w ciągu jednego roku tyle zrobił dla rodzin? Mieszkanie plus, 500 plus, kwota wolna dla Mnie naprawdę najgorszych... Nie mogę pokazać, no właśnie, ale, no właśnie, ale No właśnie, czyli by docenić, że w ciągu pierwszego roku, a mamy kadencję czteroletnią, prawda? Rozłożyliśmy e, na cztery lata bardzo wiele obietnic, ale zdecydowaliśmy się już w pierwszym roku właściwie zrobić ogromną większość, zrealizować ogromną większość naszych obietnic. Czyli pani, pani premier trochę nowy Rozpowiedziała, powiedziała, że to będzie na pierwsze 100 dni, bo w tak powiedziała. A w kampanii mówiono, że to będzie bez zbędnej zwłoki. Jest bez zbędnej zwłoki i pani premier zrobiła tak wiele, że e, wszystko co jakby no jest pozostałe to będzie takim czepianiem się po prostu już i e, szukaniem dziury w całym, jak to się mówi. Dobrze, to nie będziemy się czepiać, bo teraz zapytam o konstytucję dla biznesu, kiedy będą ustawy. Już jest część ustaw i kole, nad kolejnymi teraz pracujemy. Jedna w Na pewno jest jedna przyjęta przez rząd. Stwa. Jedna jest przyjęta przez Sto. rząd. To Ta Ułatwienie tak, ustawy, ustawy. Zacznijmy od tego, że ustawy wszystkie są gotowe. Natomiast one przechodzą przez, włącznie z tą najważniejszą ustawą prawo przedsiębiorców, która tak symbolicznie nazywamy konstytucją dla biznesu. Natomiast one muszą przejść przez proces legislacyjny i w najbliższych dwóch miesiącach chcemy, żeby przeszły przez większą część tego procesu, tak, żeby znaczna. Część całego pakietu właściwie od pierwszego kwartału obowiązywała. To na, na jakim to jest teraz etapie? Na bardzo różnym, bo to, jest, to dotyka 18, a właściwie 20 paru ustaw. Jedne przeszły już przez Radę Ministrów, są na etapie sejmowym. Inne jeszcze nie przeszły przez Radę Ministrów, ale są bardzo blisko tego. A czy wszystkie pomysły przedstawione około tygodnia temu są aktualne, bo, bo już oprócz, w Rzeszowie pani mówi tak, tak, oprócz oprócz tego właśnie jednego, o którym wiemy, że już nie jest aktualny, chodzi o wykorzystanie do celów różnych samochodów. Bo to już się zmieniło, tak? Nigdy nie było czegoś takiego w konstytucji dla biznesu. Wszelkie zmiany próbują teraz różni ludzie doklejać do tego. Bardzo się cieszę, że to uzyskało taką markę. Natomiast warto zajrzeć do tej książeczki, którą proponowaliśmy tydzień temu, właśnie, i tam nie było takich zmian. Ale w ogóle, jeśli co było poza książeczką, to taki pomysł był. Pomysłów jest cały czas bardzo dużo i nad tymi pomysłami pracujemy w różnych wariantach zresztą, ponieważ jest bardzo ważne, żeby cały system był dużo bardziej klarowny i sprawiedliwy. My poprzez tę kwotę wolną dbamy o najuboższych, o 3 miliony naj, najbardziej potrzebujących rodzin. Panie premierze, a jak ma wyglądać konstrukcja prawna tego dosyć oczywistego zapisu, co nie jest zabronione, jest dozwolone, dlatego że wielu ekspertów mówi, że przecież to cały czas przynajmniej teoretycznie obowiązuje. No ale właśnie bardzo ciekawe, że pani tak z uśmiechem powiedziała, że cały czas i teoretycznie. No to ja właśnie tak odpowiem. Cały czas i teoretycznie. No więc właśnie, do, na, co się, na co się przedsiębiorcy będą mogli powoływać? Będzie właśnie zapis, który będzie mówił o tym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, czyli jest to ustawa wolnościowa, wolność gospodarcza. Mamy koncesję na handel bronią, mamy koncesję na handel alkoholem, ale jeżeli jakaś klasa towarów nie jest objęta koncesjonowaniem, to nie ma potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek zgód. Dzisiaj są różne ograniczenia administracyjne niższego rzędu i to, będzie, to jest przykładowo taki obszar gospodarczy, który będziemy zdecydowanie uwalniali. I chodzi o to, żeby urzędnik też nie miał nieograniczonego czasu na szukanie, że może jednak, jeśli nie koncesja, to są jakieś to przepisy, jakieś może gdzieś, prawda, coś przepisy, się znajdzie. Tak, dokładnie. Panie premierze, a co, co nas czeka tych, którzy mają oszczędności w OFE? Jaki jest w końcu pomysł, plan rządu? Czy to się też dyskutuje, ściera? Bo są takie dwie koncepcje w debacie publicznej, że całość ma iść do Funduszu Rozwoju Demokratycznego, to podobno jest pomysł Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, no i pana pomysł przedstawiony już jakiś czas temu, że jedna czwarta. No więc właśnie też tutaj bym zwrócił uwagę na to, że rząd w fazie analitycznej pracuje nad wieloma pomysłami, tak jak pani słusznie powiedziała, nad wieloma pomysłami. Natomiast w pierwszym kwartale przyszłego roku, bo przypomnę, że ta zmiana też miała, ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, czyli mamy trochę czasu. W pierwszym kwartale przyszłego roku te pomysły przekształcą się już w kolejne w konkretne propozycje legislacyjne i zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami e, największe prawdopodobieństwo jest takie teraz na, i zdecydowanie stawiam na taki wariant, żeby e, te środki przekazać ludziom, bo e, znowu nasi poprzednicy właściwie je zabrali w tamtą połowę i oni z, zdemontowali. W cało, całość czy te trzy czwarte? Tak, jak było do tej pory mówione, czyli nie tyle 3 czwarte czy 1 czwarta, co raczej patrzymy na to, jakie środki są zainwestowane w jakie klasy aktywów. I mamy tam podstawową klasę aktywów, jaką jest, są akcje. I to, co jest w akcjach, chcemy po prostu ludziom przekazać, sprywatyzować te pieniądze, dać je ludziom. Nie oddać nawet, ponieważ to są pieniądze publiczne zgodnie z orzeczeniem. Sądu i zgodnie z linią interpretacyjną Eurostatu, czyli Komisji Europejskiej i Eurostatu. I my przekażemy je ludziom na konta podobne do dzisiejszych indywidualnych kont emerytalnych. A co jest z pana pomysłami z planu dla odpowiedzialnego rozwoju, który ma być priorytetem rządu w przyszłym roku? Mnie interesuje na przykład lux torpeda. Czy jeszcze ten pomysł żyje czy nie? Bo najpierw były... Nie tylko ten pomysł żyje, ale ma się bardzo dobrze i pewne, pewne, pewne projekty, flagowe projekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania, bo mieliśmy projekt dotyczący samochodów. Już dzisiaj tworzymy duży, ogromny klaster samochodów elektrycznych i może, nawet, może bardziej części do samochodów elektrycznych, bo mamy czwartą na świecie co do wielkości fabrykę baterii litowo-jonowych. Plus do tego kilka wielkich inwestycji samochodów nad którymi pracowaliśmy w ostatnich dziewięciu miesiącach, które wprawdzie jeszcze nie powstały, bo to jest proces, ale które już zostały de facto zatwierdzone. I niestety muszę Pana zaprosić serdecznie na następną rozmowę, bo znowu bardzo nie, nie znaszliśmy no, o Lux to Torpedzie porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wicepremier bardzo. Mateusz Morawiecki, tam Hiszcz, do usłyszenia. Dziękuję.